Cześć, ja jestem Mazi. Witam Was w drugiej części otwierania skrzyneczek. Minął miesiąc od poprzedniego filmiku. Dzisiaj otwieram wszystkie skrzynki, które wypadły mi przez ostatni miesiąc. Nie jest ich za wiele, bo jedynie 7. Dwie łowcy i 5 breakoutów, czyli całkiem fajne skrzyneczki. No cóż, nie ma co się zbytnio zastanawiać. Otwieramy. Zacznijmy od łowcy, bo jest ich mniej. Jest kilka fajnych rzeczy, które mogłyby wypaść. Ale mamy 2000 statrak. No chociaż tyle. Niebieskacz. Już może powiedzieć tradycyjnie. Ale udrapany. Panie, nieładnie. Dobra, lecimy następna. Co tu mamy? Łowca. Dawaj. M4A4 albo wulkan. 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 To nie jest wulkan, to jest gówno, czyli Galil. Kolejny niebieskacz. No. Trzymamy fason póki co. Dobra. Nie ma co się denerwować. Next. Może jakiś nożyk w końcu? No chyba żartujesz ze mnie. Co to ma być? Ok, next. Nie, no serio? Serio? No, labirynt. No, zostały jeszcze 3 trafy. W totolotka to raczej grać nie powinienem. Ja pierdykam. Już ta kość słoniowa statra chociaż. Chociaż to by mógł wypaść, nic by się nie stało. No, jeszcze 2 szanse. Come on! Nie wiem co mam powiedzieć, naprawdę nie wiem co mam powiedzieć. Ale otwieranie skrzynek zdecydowanie no nie jest szczęśliwe dla mnie. Została sobie skrzyneczka. Normalnie. Dobra, zamykam oczy. Otwieram. Trudno. Boże, błagam. Zlituj się nad mną. Cokolwiek. Yeah. No. Także tego. Jakby to ująć, no. Niebieskość z otwieranych skrzynek po prostu aż bije z ekranu. Nie wiem ile skrzynek otworzyłem przez te 2 filmiki, ale myślę, że dyszka to spokojnie. No i 10 skinów, jak widzicie, wypadło 10 niebieskich, także niesamowite szczęście mnie spotkało. No ale no nic, do zobaczenia za miesiąc, może wypadnie coś ciekawszego i w końcu otworzy się jakiś konkrecik. A póki co zostaję z moimi niebieskaczami, idę je opylić gdzieś na Steamie. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Cześć.